We'll go English. Yes, please. So, at the beginning, short comments about today's game. So, coach, that was better. Hello. First of all, we are still excited and very happy about qualifying for the EuroLeague. So this game was, I think, we still played it on this wave of emotions after that game, and we started it very well. But second half, I was not very happy here and there because we didn't perform the well we have to. So I think our bench should think a little bit if they want to play more, so they need to think how to perform better in these kind of games. But in general, I think congratulations to our team, to my team, to my players, and also I wish to Toru good luck this season. Przede wszystkim to otrzymały nas te emocje związane z tym, że zakwalifikowaliśmy się do Euroligi w ostatnim tygodniu i praktycznie na tych emocjach rozpoczęliśmy to spotkanie. W pierwszej kwarcie zagraliśmy bardzo dobrze, rzuciliśmy 40 punktów. Niestety potem nie było już tak pozytywnie, szczególnie z drugiej połowy nie jestem zadowolony. Moje zawodniczki z ławki na pewno mają o czym myśleć po tym spotkaniu. Ale ogólnie mówiąc, jestem zadowolony z dzisiejszego meczu i życzę Katarzynkom z Torunia powodzenia w spotkaniach ligowych. Barbara, gotowa? I think we have a great first quarter. We played like the in Euro qualification, but after it was not that good from our side, but at least we won and we come to points. And we have to think and play 400% all 40 minutes every game. No przede wszystkim to pierwszą kwartę zagraliśmy tak, jakby było to jeszcze spotkanie eliminacyjne w Eurolidze. Zagraliśmy na tym poziomie, reszta nie była już tak dobra naszego dzisiejszego spotkania, natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że nie da się grać w 100% 40 minut na takim